Wirtualna rzeczywistość opiera się na okularach, które nakładamy na swoje oczy i z bliskiej odległości mamy obraz, który widzimy i nie daje nam to żadnego układu odniesienia. Czyli żebyśmy na przykład stwierdzili, że coś jest dalej, czy coś jest bliżej, muszę mieć jakieś relacje. Jeżeli cały obraz, czyli wszystko to, co obejmuje moje oko, jest jakimś wirtualnym obrazem, wtedy ja, a właściwie mój mózg, nie jest w stanie stwierdzić, gdzie ja jestem, prawda? Czyli przyjmuję tą rzeczywistość, którą mam w tych okularach, za prawdziwą. Przy patrzeniu z bliska nadal mamy napięcie mięśni i to jest tylko to, co się dzieje z okiem. Oko jest jedyną wypustką mózgu na zewnątrz, czyli oko to jest mózg na zewnątrz. Czyli innymi słowy, jeżeli mnie coś miałoby męczyć w tym przekazie, to raczej moja głowa by się męczyła. Natomiast oko, tak jak mówię, będzie miało napięty mięsień, żebym mógł zobaczyć szczegóły z bliska i to wszystko, co z nim się tutaj dzieje. Pojawił się startup w Polsce, który chce leczyć m.in. leniwe oko i zeza właśnie poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Jest to w ogóle możliwe? Tego nie wiemy. Natomiast wiadomo, że w leniwym oku jest sytuacja taka, w której mózg nie nauczył się patrzeć. Innymi słowy, jeżeli dziecko ma jedno oko słabsze, załóżmy, że w jednym oku ma dużą wadę wzroku, rzędu minus 6 dioptrii, a drugie oko jest normalne, bez żadnej wady wzroku. Nasz mózg widzi obraz tego oka chorego, czyli tego, które ma minus 6 dioptrii, niewyraźny, zamazany. Z oka zdrowego widzi świetnie. Wszystkie te metody, którymi my się dotychczas posługiwaliśmy w takich sytuacjach, usiłowały zmusić mózg do patrzenia słabszym okiem. Pojawiły się takie pomysły, że jeżeli dziecko będzie miało zajęcie, czyli na przykład stworzymy grę komputerową, w której jednym okiem będzie widziało lepiej, a drugim okiem słabiej, czyli dokładnie zasada ta sama co dotychczas, no to dziecko będzie spędzało dużo czasu chętnie grając w taką grę komputerową i dzięki temu ta głowa nasza będzie mogła się nauczyć patrzeć, będzie mogła nauczyć się widzieć gorszym okiem.